Na pewno pierwsza połowa za sezonem wyglądała dużo lepiej. Może na początku było ciężko, bo gdzieś tam zaczęli walczyć, wiedzieliśmy o tym, że będzie im zależało od początku. Troszkę na początku wyszliśmy tak, a jakoś to będzie. Natomiast potem lekko przycisnęliśmy, w konsekwencji tego zdobyliśmy gola. No i myślę, że w pierwszej połowie troszeczkę żeśmy przeważali, mieliśmy sytuację, nie wykorzystaliśmy ich. Zeszliśmy, na, że tak powiem, na przerwę z przewagą jednej bramki. Chcieliśmy dowieść do końca, wiedzieliśmy o tym, że oni muszą, my nie musimy. No i widzieliśmy, co się później stało. Niestety druga połowa, proste błędy. Mówiliśmy sobie w szatni, w przerwie o grze toru, jak grał prostymi środkami, dłuższą piłką za plecy obrońców w pasie. No i tak nam strzelili bramkę na 1-1. Dłuższa piłka, obciął się środkowy obrońca Warzyc, minął się z piłką Filip Żurawski, zakotłowało się w naszej bramce, no i taka bramka praktycznie z niczego. Ubolewam nad tym, ponieważ dwie bramki, które nam strzelił Tor, praktycznie były bezsytuacyjne. Plulibyśmy sobie w brodę, gdyby nas rozklepali, pociągnęli skrzydłem, dograli z bocznego sektora, jedna, druga, trzecia, piąta sytuacja, ale tutaj nie było sytuacji, gdzie mogłoby pachnieć bramką i strzelili nam dwie bramki. O mały włos byśmy tego meczu nie przegrali. To był dla nas impuls, że możemy jeszcze wyrwać zwycięstwo z tego boiska. Także przycisnęliśmy, zagraliśmy piłeczką. No i z rzutu wolnego wykorzystaliśmy sytuację. No i było 2-1. No, wydawało nam się, że to będzie gwóźdź do trumny dla Kub, ale no niestety. Wzięliśmy się za siebie, zmiany, które przeprowadziliśmy, doprowadziły do remisu. Ostatni zmiennik, Bieniek, który zmienił Szymkowa, dobrze zamknął dośrodkowanie, umieścił piłkę w siatce i myślę, że tym remisem jeszcze Tor ma szansę utrzymania się. W wypowiedziach wcześniejszych chciałem, żeby Tor się utrzymał, ponieważ sympatyzujemy, przynajmniej ja, z Torem, ale na boisku była normalna, czysta walka. Tym remisem daliśmy tlen jeszcze Torowi, ma szansę w ostatnim meczu przychylić szansę utrzymania. Na pewno zaangażowania nam nie można było odmówić. Nie? Pewnie, że były mankamenty, staraliśmy się jak mogliśmy przeciwstawić tutaj przeciwnikowi, no dość wymagającemu. Pierwsze minuty na pewno dobre w naszym wykonaniu. Także później rzeczywiście znowu kupiła stracona bramka, goniliśmy ten wynik. Udało się odwrócić losy meczu, w końcówce zabrakło trochę koncentracji. Stary błąd gdzieś tam w defensywie kosztował nas niestety utratę tej drugiej bramki, także tak to jest niestety.